Cześć, ja nazywam się Marek Buczma i witam Cię w 9 odcinku mojego podcastu kryminalnego pod tytułem Akta Zła. W tym odcinku chciałbym omówić sprawę tajemniczego, nierozwiązanego do dziś morderstwa z lat 90. Morderstwa pięknej recepcjonistki Anny G., do którego doszło w cieszącym się złą sławą hotelu Oaza w Lublinie. Kto i dlaczego zamordował Annę, przerywając tym samym sielankowe życie jej rodziny? Jaki był motyw i kto najprawdopodobniej mógłby być sprawcą? Część imion i danych osobowych została zmieniona. Kim była Anna G? Anna G wraz ze swoim późniejszym mężem Filipem poznali się w 1987 roku. Oboje mieszkali w Chełmie. Anna była siostrą cioteczną żony Filipa i było między nią a nim niemal 10 lat różnicy. Mimo okoliczności i różnicy wieku, ci z biegiem czasu zakochali się w sobie. Na tyle, że Filip postanowił rozstać się dla Ani ze swoją żoną. Rodzina nie była temu związkowi przychylna. Jednak to nie przeszkodziło zakochanym w kontynuacji wspólnego życia. W 1992 roku postanowili wziąć ślub i przeprowadzić się do Lublina. Byli szczęśliwą parą, a z biegiem czasu urodziła im się także córeczka. Prowadzili spokojne, ustatkowane życie, żyjąc w bardzo dobrych relacjach. Byli szczęśliwą rodziną. Wynajmowali oni pokój w hotelu, w którym to Anna otrzymała pracę jako recepcjonistka. Konkretnie pokój numer 815 na 5 piętrze. Hotel, o którym mowa, to owiany złą w tamtych czasach sławą Hotel Oaza. Był to wieżowiec liczący 10 pięter, mieszczący się tuż przy ulicy Pogodnej w Lublinie. Mieszkali w nim głównie obywatele wspólnoty niepodległych państw, ze znaczną przewagą Ukraińców i Ormian. Często dochodziło tam do rozbojów, awantur i kradzieży. Dziś wspomniany hotel pełni funkcję bloku mieszkalnego. Finansowo Annie i Filipowi powodziło się całkiem dobrze. Poza samą pracą Anny, jej mąż pracował również na dwa etaty. W chówcu OHP oraz jako stróż w przedszkolu. Dorabiał sobie także od sprzedaży alkoholu. Anna poza pracą jako recepcjonistka w hotelu pracowała także w domu uchodźca przy ulicy Wrońskiej jako instruktor kulturalno-oświatowy. Po pewnym czasie para zajęła się także dystrybucją produktów Amwaya. Są to suplementy diety i produkty promujące zdrowy tryb życia. Rodzinie zaczęło powodzić się na tyle dobrze, że po pewnym czasie kupili cinquecento i nowe meble do mieszkania. Kierowniczka hotelu, w którym pracowała Anna, miała o niej bardzo dobre zdanie. Zapytana o kobietę, powiedziała, że była ona solidną, ściśle przestrzegającą regulaminu pracownicą. Miała duże doświadczenie jako recepcjonistka. Potrafiła radzić sobie z kłopotliwymi mieszkańcami. Była też bardzo atrakcyjna i podobała się mężczyznom. Skoro poznaliśmy już historię Anny i jej rodziny, przejdźmy do czasu, kiedy doszło do tej okrutnej zbrodni. Poniedziałek, 24 lipca. Pielęgniarka pochodząca z Kijowa, Tamara, jak jej wiele rodaczek, przyjechała do Lublina w celach handlowych. Przechowywała swoje bagaże w Oazie u znajomych. Sama nocowała gdzie indziej. Tak samo jak każdego innego dnia, tak i tym razem, wcześnie rano, bo już o 4:30, wraz z koleżanką zjawiła się po towar. Zaraz po odebraniu miały udać się na pobliski bazar handlować. Gdy byłam po drugiej stronie ulicy Pogodnej, zobaczyłam, że drzwi wejściowe do hotelu są otwarte, ale nikt nie wychodził. Zaniepokoiło mnie to, bo zawsze, żeby wejść do środka, musiałam w nie stukać, aby recepcjonistka otworzyła. Drugie drzwi do hotelu też były otwarte. Na recepcji i w holu nie było żywej duszy. Podeszłam do windy, bo była na parterze. Paliło się wewnątrz światło, a wtedy ją zobaczyłam. Relacjonowała policjantom Ukrainka. Przerażona tym, co zobaczyła, wbiegła po schodach na 5. piętro do pokoju swoich znajomych, cała rozczęsiona, krzycząc na cały głos, że w windzie leży kobieta, cała we krwi. Niedługo później do hotelu wszedł mąż Anny. 38-letni wtedy Filip G.
Wracał z nocnego dyżuru w przedszkolu na ulicy Leonarda. Normalnie dyżur pełniłby do godziny 5, lecz mężczyznę dręczyły złe przeczucia, więc postanowił on wrócić szybciej. Jak się okazało, było one niestety słuszne. Gdy tylko zobaczył krew na holu i klapek swojej żony, zbladł. Podszedł do windy i zobaczył przez szybę to, czego się obawiał. Skąpane we krwi ciało jego kochanej żony Anny. Jak tylko ujrzał ten dramatyczny widok, zaczął przeraźliwie płakać. Słysząc, że nikt nie powiadomił jeszcze służb, mężczyzna pobiegł szybko na parking do dozorcy, skąd zadzwonił po karetkę i policję. Po przybyciu lekarza na miejsce stwierdzono zgon kobiety, a Filipowi zaaplikowano zastrzyk na uspokojenie. Jak tylko nieco się uspokoił, udał się do pokoju swojego zaprzyjaźnionego sąsiada, z którym się przyjaźnił, Zbigniewa G. I blady jak ściana powiedział płacząc: Zabili mi Annę. Leży w windzie, cała we krwi. W okolicy serca ma wyrwane ciało. Była taka młoda i ładna. Co będzie z naszą córką, jak jej to powiem? Na miejsce zbrodni wysłano grupę operacyjno-śledczą. Funkcjonariusze z udziałem biegłego patologa i techników kryminalistyki już parę minut po godzinie 6 przeprowadzili oględziny zwłoki miejsca zbrodni. Ustalono, że kobieta została zaatakowana przy drugich drzwiach wewnątrz holu głównego hotelu. Plamy krwi były na całej długości holu i prowadziły do windy. To właśnie tam znaleziono leżące w kałuży krwi ciało denatki. Cała winda dosłownie ociekała krwią. Morderca zadał kobiecie kilkanaście ciosów ostrym narzędziem. Ubrana w krótkie spodenki, w kratkę biało-czarną, body i białą zapinaną na guziki bluzkę, Anna leżała na plecach z nogami skierowanymi w kierunku drzwi windy. Na jej ciele znaleziono liczne rany cięte i kłute, głównie jamy brzusznej i klatki piersiowej, a także ramion. W okolicy żeber, ponad powierzchnię ciała, wystawały fragmenty tkanki płucnej. Wyglądało to tak, jakby zostały wyrwane jakimś haczykiem. Po oględzinach ciała i ran, patolog stwierdził, że przyczyną zgonu było uszkodzenie mięśnia sercowego i żyły płucnej, a sam zgon nastąpił około godziny 4. Najprawdopodobniej narzędziem zbrodni był nóż o długości ostrza około 10-12 cm o ostrym końcu i posiadający wyszczerbiony lub wypiłowany brzeszczot. Zabezpieczono dokładnie szereg śladów linii papilarnych, śladów biologicznych i fragmentów śladu obuwia. Użyto psa tropiącego, Hatka, jednak nie podjął on tropu. Z metalowej kasetki zginęło również 2139 zł. Możliwy był więc rabunkowy motyw zabójstwa. Kim w takim razie mógł być morderca? Skoncentrowani na ustaleniu tożsamości mordercy policjanci odtworzyli ostatnie godziny życia denatki, niemal minuta po minucie. Ustalono, że między 22 a 23 przyprowadziła do pokoju swoją 7-letnią córkę i położyła ją spać, tak jak zawsze, gdy miała nocny dyżur, a jej mąż był na nocce w przedszkolu. Samego dziecka pilnował wtedy zaprzyjaźniony wcześniej wspomniany sąsiad, Zbigniew G. Ostatnimi osobami, jakie widziały Annę żywą, byli Ukraińcy. Yuri świętował 23 lipca urodziny kolegi i panowie postanowili się wtedy zabawić. Zadzwonili do agencji towarzyskiej, do której dostali od recepcjonistki numer. Około godziny 2 wyszli z hotelu i pojechali na stację po alkohol. Gdy wrócili, około godziny 3, drzwi otworzyła im Anna. Przez szybę recepcji zobaczyli dwóch mężczyzn, którzy na ich widok odeszli w głąb holu. Jeden z nich był w wieku około 35 lat. Miał rude włosy i charakterystyczny, garbaty nos. Drugi miał czarne włosy. Drugi Ukrainiec zeznał, że gdy zostali oni wpuszczeni do hotelu, spostrzegli, że recepcjonistka była bardzo zdenerwowana.
Coś do nich powiedziała, ale ci nie znali dobrze języka polskiego, przez co jej nie zrozumieli. To samo zeznały przesłuchiwane prostytutki i ich ochroniarz. Wspomniano też, że podejrzani mężczyźni ubrani byli w dresy i po rosyjsku pytali o wolny pokój. Potem zapłacili recepcjonistce za wynajęcie. Mieli ze sobą także torby turystyczne. Według prostytutek, jeden z mężczyzn, ten w wieku około 35 lat, był ciemnej karnacji i przypominał wyglądem Ormianina. Przesłuchano też zmienniczkę Anny. Podała ona dość ciekawą informację. Wspomniała, że tydzień przed tragedią jedna z mieszkanek hotelu powiedziała jej, że jakiś Ormianin szykuje coś na hotel. Zapytawszy co dokładnie, ta odpowiedziała, że nie wie, ale strasznie się boi. Kobieta prosiła także, aby nie mówić nikomu, że to ona poinformowała zmienniczkę. Podejrzenia na Ormianina rzucił także jeden z Ukraińców mieszkających w oazie. Zeznał, że to do jego pokoju była próba włamania i to jego córka rozpoznała Ormianina. Mieszka on w hotelu dla uchodźców przy ulicy Wrońskiej. Ponoć mężczyzna słyszał też, jak ludzie na bazarze mówili o tym, że wspomniany Ormianin wybiera się z rodziną do Niemiec i potrzebuje pieniędzy, dlatego też ma w planach napad na oazę. Po znalezieniu przez policję podejrzanego Ormianina dokładnie go przesłuchano. Okazało się, że ma alibi. Jego żona zeznała, że całą noc spędził wraz z nią i dwójką dzieci w pokoju, a recepcjonistka hotelu dla uchodźców przyznała, że nie wpuszczała go tej nocy. Jedynym sposobem, w jaki mógł opuścić hotel, to wyjść przez okno, a to ponoć często zdarzało się azylantom. Wśród przesłuchiwanych był również stróż z parkingu przy oazie. Jak się okazało, mężczyzna ukrywał pewne fakty przed policją. Zataił fakt, że w feralnej nocy o godzinie 4 udał się do hotelu, by przygasić światła. Ustalili to dopiero operacyjnie policjanci. Stróż zastał w tym czasie otwarte drzwi i mógł widzieć sprawców. Najpewniej jego negatywny stosunek do policji wynikał z tego, że nielegalnie handlował ruskim alkoholem albo bał się zemst ze strony sprawców. W trakcie trwania śledztwa pojawiły się także nowe wątki. Jeden z mieszkających naprzeciw hotelu mężczyzn zeznał, że po pierwszej w nocy z 23 na 24 lipca na parking pod oazą podjechał jakiś samochód. Wysiadło z niego trzech mężczyzn, weszli do hotelu i po kilkunastu minutach wybiegli z niego głośno trzaskając drzwiami. Trzy dni po zabójstwie znaleziony został składany, bardzo ostro zakończony nóż, a na jego ostrzu ślady przypominające zeschniętą krew. Następnego dnia znaleziono w pobliżu ulicy Pogodnej inny nóż. Nóż kuchenny z przywieszką z hotelu. Oba noże dokładnie przebadano. Krew znajdująca się na nożu składanym okazała się być krwią ludzką, która najprawdopodobniej należała do Anny G. Biegły uznał, że obydwa noże mogły spowodować obrażenia ciała w obrębie mostka z nacięciem kości. Po przebadaniu znalezionych na miejscu zbrodni linii papilarnych, porównano je z odciskami kilkudziesięciu osób. Wśród nich byli pracownicy, a także osoby podejrzane o dokonanie zbrodni. W żadnym z wypadków odciski nie zgadzały się. Przyjęto pewną hipotezę. Zakładała ona, że zbrodni mogli dokonać zbiegli 23 lipca między godziną 22 a 23 ze szpitala pacjenci oddziału psychiatrycznego przy ulicy Abramowickiej. Jednego z nich nie udało się zatrzymać. Drugi nazajutrz powrócił do szpitala. Był to głuchoniemy Marcin O. Przeprowadzono trzy eksperymenty osmologiczne, polegające na porównywaniu zapachów zabezpieczonych na nożu z zapachem pobranym od Marcina O. Pierwszy eksperyment był pozytywny, pozostałe zaś negatywne. Mimo założenia różnych poszlak i alibi osób podejrzanych, przefiltrowano też środowisko osób zamieszkałych w oazie. Wszystko to na nic. Śledczym nie udało się doprowadzić do ujęcia sprawców, a w kwietniu 1996 roku śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców. Gdy wydawało się, że nadzieje na wznowienie śledztwa i jakikolwiek postęp umarły, niespodziewanie, 6 lat po zbrodni, pojawił się nowy świadek. Dowiedział się o zabójstwie z programu telewizyjnego 997 i skojarzył, że poszukiwanym świadkiem
mógł być właśnie on. Postanowił więc niezwłocznie udać się na policję. Gdy obejrzałem program 997 o zabójstwie recepcjonistki, dowiedziałem się o poszukiwaniu świadka, który przechodził wówczas ulicą Pogodną. Wtedy zorientowałem się, że chodzi o mnie. Tego dnia wyszedłem wcześniej z pracy. Na dworze było już jasno. Koło hotelu znalazłem się kilkanaście minut po godzinie 5. Kiedy przechodziłem koło oazy, zauważyłem dwóch mężczyzn wybiegających z hotelu. Byli to młodzi ludzie, około 22-23 lat, narodowości kazachskiej albo zbliżonej do narodów zamieszkujących azjatycką część byłego ZSRR. Jeden miał ciemne, a drugi rude włosy. Wybiegli nagle, bardzo szybko przeskoczyli przez barierkę i pobiegli w stronę dzisiejszego sklepu Makro. Kiedy wybiegli, zauważyłem na ręce tego niższego mężczyzny ślady krwi. Poszedłem za nimi. Oni biegli cały czas. Pamiętam, że kiedy oni biegli wzdłuż hotelu, to na przystanku autobusowym znajdującym się na ulicy Krańcowej stało kilka osób i też musiało widzieć tych mężczyzn. W pewnym momencie zniknęli mi pod rondem u zbiegu ulic Witosa, Krańcowej i Chemicznej. Potem zobaczyłem ich na dole, jak usiłowali zatrzymać jakiś samochód ciężarowy. Zatrzymał się jakiś pojazd, wsiedli i odjechali. Samego momentu wsiadania nie widziałem, ale ci dwaj zniknęli koło wiaduktu. Przypuszczam, że złapali stopa. Mieli ze sobą torbę podróżną, ale niedużą. Wydaje mi się, że to zdarzenia obserwowała także kobieta z drugiego piętra bloku znajdującego się na ulicy Pogodnej, tuż naprzeciwko wejścia do hotelu. Ten wyższy mężczyzna był przeze mnie wcześniej widywany, jak handlował na targu przy ulicy Krańcowej. Sprzedawał ubrania. Mimo zeznań nowego świadka, wciąż nie udało się ująć sprawców. Sprawa morderstwa, pomimo jej umorzenia, wciąż jest w kręgu zainteresowań policji. Pracują nad nią policjanci ze specjalnej grupy, zwanej Archiwum X. Pozostaje nam więc liczyć, że sprawa ta w końcu znajdzie swoje rozwiązania, a sprawcy zostaną ukarani. I tymi oto słowami dotarliśmy do końca. Bardzo dziękuję, słuchaczu, za Twój poświęcony czas. Przypominam też, że wszelkie źródła, z których korzystam przy przygotowywaniu danych odcinków, zawsze podaję w opisach. Zapraszam Cię również do obserwowania podcastu na Spotify i zasubskrybowania kanału na YouTube, a także do dołączenia do grupy i polubienia strony podcastu na Facebooku. W ostatnich dniach założyłem również profil na Patronite. Dla osób zainteresowanych udzieleniem wsparcia, link w opisie odcinków. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!